Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie pragnę poprosić o nieregulowanie odbiorników i niespoglądanie nerwowo na datę publikacji tego filmu. Dzisiaj nie mamy 1 kwietnia, a to nie jest prima aprilis. Ten temat jest absolutnie na serio, bowiem jak donoszą media, we Francji właśnie trwa zupełnie na poważnie debata nad delegalizacją święta Dnia Matki. Tak, słuchajcie, to jedno z prawdopodobnie najpiękniejszych świąt, jakie znajduje się w naszym świeckim firmamencie świąt, no bo mamy te święta jeszcze kościelne, prawda? Tam mamy Boże Narodzenie, czy też święta Wielkiej Nocy, to wszystko są piękne święta, ale jeśli chodzi o te święta świeckie, to wydaje mi się, że Dzień Matki jest jednym z najpiękniejszych świąt, a być może w ogóle najpiękniejszym świętem, no bo macierzyństwo jest czymś po prostu niesamowitym. Jest to ewidentne poświęcenie się jednej osoby dla drugiej osoby. Ja to oczywiście nie umniejszam kompletnie roli ojca, ale to przecież kobieta nosi dziecko przez 9 miesięcy pod sercem, to kobieta ryzykuje tym, że ciąża zniszczy jej zdrowie albo figurę, to kobieta przynajmniej w pierwszych tygodniach życia dziecka głównie nim się zajmuje, no bo biologia tak to już wszystko zrobiła, że małe dziecko potrzebuje głównie matki. Macierzyństwo jest piękne. Kobiety robią wspaniałą robotę, poświęcają się. Oczywiście natura to tak wszystko pięknie urządziła, że czerpią z tego bardzo duże pokłady satysfakcji i radości. I codziennie widzimy na ulicy matki, które obiektywnie powinny już stawać na rzęsach, bo prawie nie sypiają, ciężko pracują. Te dzieci do tego jeszcze płaczą, ale i tak są zadowolone, prawda? Ale to nie umniejsza wspaniałej roli tych kobiet, które zdecydowały się oddać część siebie komuś innemu. Piękny przejaw czystej, bezinteresownej miłości, który moim zdaniem powinien być celebrowany i to celebrowany niesamowicie mocno, właśnie dlatego, żeby podziękować tym kobietom z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też pokazać młodemu pokoleniu, że można, że wbrew temu, co nam mówią niektóre środowiska, że bycie rodzicem to jest w ogóle jakieś wyrzeczenie, a dziecko to same kłopoty, że to nieprawda, że dziecko jest cudem, że dziecko daje niesamowicie dużo radości, daje sens życia, daje energię i że człowiek mimo tego, że obiektywnie mniej śpi, no to i tak jest bardziej wyspany. To jest jakieś takie dziwne, ale tak jest. W związku z tym, no, Dzień Matki wydaje mi się jednym z najważniejszych dni. Tak, ważniejsze od Dnia Ojca, bo to matka jednak ma większy udział w przychodzeniu na świat nowego człowieka, więc powinno się to celebrować. Natomiast niestety we Francji myślą inaczej i tam na poważnie trwa debata, czy tego święta nie zdelegalizować. Oczywiście wszystko zaczęło się, jak prawie zawsze w takich sytuacjach, od jakiegoś takiego małego ekscesu gdzieś lokalnie. Była sobie bowiem szkoła, do której uczęszczały dzieci, między innymi dzieci pary gejów, tak, dwóch facetów to pary gejów, no i w tej szkole oczywiście obchodzono Dzień Matki. Wcale mnie to nie dziwi, jak ja chodziłem do szkoły, również Dzień Matki był obchodzony, no i tam w zasadzie nawet nie ma informacji, że to dziecko, które miało dwóch tatusiów, miało z tym Dniem Matki jakiekolwiek problemy, nawet w niektórych mediach możemy poczytać, że nie miało, że zupełnie normalnie się zachowywało, ale ojcowie tego dziecka, oczywiście ojcowie w formie prawnym, bo do tej pory jeszcze nie mamy wprowadzonej w Europie sztucznej macicy, w związku z tym jakaś kobieta fizycznie to dziecko musiała urodzić, no ale ojcowie w formie prawnym poczuli się urażeni, zrobili niesamowity raban w szkole, że święto matki, czy też Dzień Matki dyskryminuje. I to oczywiście nie powiedzieli wprost, kto jest, kogo dyskryminuje, no bo rozumiem, że skoro dziecku to nie za bardzo przeszkadzało, a przeszkadzało to im, to oni poczuli się urażeni, w związku z tym dyskryminowani ewentualnie to byli oni. Niemniej jednak w narracji oficjalnej dyskryminowane miały być dzieci. Nawet nie to ich dziecko, tylko ogólnie dzieci, które nie mają mamusi,
pies z tym, że jest to biologicznie niemożliwe, ale jednak te dzieci, które nie mają mamusi, ich zdaniem są dyskryminowane. Potem to zostało w ten sposób powiedziane, że chodzi o dzieci, które właśnie matki nie mają, i zaproponowali zupełnie inne święto, które ma zastąpić Dzień Matki, a konkretnie ma to być Dzień Osób, które kochamy. Oczywiście jest to niesamowita bójda, no bo matkę ma każde dziecko, nawet jeżeli ta matka się tym dzieckiem nie zajmuje, no bo na przykład zginęła i dziecko zostało oddane do adopcji, bo na przykład oboje rodzice zginęli, dziecko zostało oddane do adopcji, zostało adoptowane przez parę gejów. Albo na przykład jakoś, nie wiem czy we Francji jest to możliwe, na pewno w Stanach jest to możliwe, żeby po prostu dostać jajeczko i zrobić sobie jakieś takie, nie wiem jak to powiedzieć, bo surogatka to w zasadzie powinna mieć jajeczko i plemnik rodziców i tak go donosić cudzą ciążę, no ale w jakiś sposób ktoś tej parze gejów to dziecko urodził i nie chodzi tylko o adopcję, że adoptowali. Nie wiem, może była sobie kiedyś heteroseksualna para, mama zginęła i tatuś zamiast znaleźć sobie drugą mamusię, to znalazł sobie tatusia. Albo, nie wiem, w przypadku rozwodu jednak prawa do opieki nad dzieckiem zostały przyznane mężczyźnie. Nie, ale najprawdopodobniej chodzi raczej o zwykłą adopcję. No ale nieważne. Z jakiegoś powodu teraz jakby w papierach dziecko ma dwoje tatusiów, ale fizycznie gdzieś ta mamusia była. To ta mamusia przez 9 miesięcy nosiła je pod serduszkiem. To ta mamusia musiała się dobrze odżywiać, tam pewne mieć obostrzenia. To ta mamusia ryzykowała, że ciąża rozwali jej figurę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli ta matka teraz tego dziecka nie wychowuje, to należałoby w jakiś sposób oddać jej cześć, prawda, że było fajnie. No chyba, że to była zła matka, która potem tego dzieciaka zostawiła, ale niemniej jednak, tak? Przepraszam, że użyję takiego dosadnego języka. A mogła zabić, prawda? Mogła dokonać aborcji, zwłaszcza we Francji jest to bardzo proste, aborcja na życzenie. W związku z tym, no, mogła nie donosić tej ciąży, mogła zrobić aborcję, a z jakiegoś powodu tą ciążę donosiła. W związku z tym, no, to, że to dziecko żyje, to jest dzięki matce, zwłaszcza we Francji, prawda? W związku z tym należą jej się chociażby jakieś podziękowania, że żyje. Nawet jeżeli potem to dziecko zostawiła w cholerę. To zdecydowanie inny rodzaj zostawienia w cholerę, niż zostawienie nie przez ojca, który na przykład spłodził dzieciaka i wyszedł z domu po fajki i już nigdy nie wrócił, prawda? Matka przynajmniej na 9-miesięczne poświęcenie się zgodziła. No niestety tutaj tej argumentacji nie przyjęto, że matka jakaś istnieje i w tej szkole święto matki się nie odbyło, natomiast we Francji, jak donoszą media, zaczyna się debata, czy nie zrobić Dnia Osób, które kochamy, które ma zastąpić Dzień Matki, właśnie z taką oto narracją, że przecież są niektóre dzieci, które nie mają mamusi, przynajmniej w takiej wersji oficjalnej, tylko mają dwóch tatusiów, albo mają może tylko jednego tatusia, o tym tutaj się zapomina. Cytat będzie, że takie święto Dzień Matki jest dyskryminujące dla dzieci, które nie mają mamy, bo na przykład nie żyje, lub które są wychowywane przez parę mężczyzn. No tak, tylko że w tym momencie należałoby zapytać, co dalej? No bo przecież na świecie oprócz par gejów, które wychowują dzieci, są również pary lesbijek, które wychowują dzieci. W związku z tym, jeżeli dwoje gejów ma problem, że ich dziecko pyta, ej, ale w szkole mówią o czymś takim jak mamusia, dlaczego ja nie mam mamusi, to ci geje chyba w tym momencie zaczynają dyskryminować lesbijki, które też będą wcześniej miały czy później taki problem. Jeśli ten problem gejów istnieje, to u lesbijek też powinno być tak, że ich dziecko przyjdzie i słuchajcie, bo w szkole jest coś takiego jak dzień tatusia. I co to jest tatuś i dlaczego ja mam dwie mamusie? W związku z tym, skoro delegalizujemy Dzień Matki, no to chyba trzeba by zdelegalizować Dzień Ojca, prawda? No ale
skoro idziemy dalej, no to trzeba by zdelegalizować też Dzień Babci i Dziadka, no bo co prawda ta poprawność polityczna zaczęła się w pewnym poziomie i te adoptowanie dzieci przez parę gejów i lesbijek też zaczęło się na pewnym poziomie, więc w tej chwili takich dzieci, które mają na przykład nie mają dwóch babci i dwóch dziadków, tylko na przykład czwórkę dziadków albo troje dziadków, to raczej nie ma, prawda? Natomiast trzeba myśleć przyszłościowo, no jak teraz ta dwóch tatusiów, potem te ich dziecko dorośnie, założy rodzinę, albo może też adoptuje, no to, czy to będzie tak, że będą dziadkowie, prawda? No to też zakażmy dnia babci, no bo może któreś jakieś dziecko babci nie ma, prawda? Tylko ma samych dziadków, no ale to też zakażmy dnia dziadka, no bo może jakieś dziecko ma same babcie, prawda? A może, że jak już lecimy w ten sposób, no to może dalej zdelegalizujmy Dzień Zwycięstwa, no bo dyskryminuje tchórzy, którzy się poddali. No, zwłaszcza niektórzy złośliwi mogliby powiedzieć, że zwłaszcza w przypadku Francji taka delegalizacja wszystkich dniów zwycięstwa, odzyskania niepodległości i tak dalej, to byłaby wyjątkowo trafna i może powinno się tutaj to wprowadzić, zamiast tego na przykład wprowadzić Dzień Tchórza, albo na przykład Dzień Człowieka, który przeżył, Dzień Człowieka Żywego, tak? No, jeszcze dalej lecimy, to skoro tak, to może zdelegalizujmy Boże Narodzenie. No bo przecież nie każdy obchodzi Boże Narodzenie, niektóry obchodzi na przykład Chanukę, Paschę albo cokolwiek innego w tym momencie, no. Tylko, że teraz to chyba się troszeczkę zagalopowałem, ponieważ Boże Narodzenie jest już faktycznie skasowane na Zachodzie. Zobaczcie sobie nawet w filmach i w grach komputerowych, tam już prawie nigdy nie używa się słowa Christmas, czyli właśnie święta Bożego Narodzenia. Coraz częściej jest ono wypierane przez święto Holidays, czyli dni świąteczne. I taka poprawność polityczna, przynajmniej w Stanach, to trwa już co najmniej od początku milenium, w ogóle przełomu milenium, gdzie powiedziano tak, że no przecież nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy są w ogóle chrześcijanami, w związku z tym nie powinno się utożsamiać przełomu grudnia i stycznia ze świętami chrześcijańskimi i zróbmy w ogóle takie dni świąteczne. No i potem jest coraz bardziej derogacja. W niektórych kulturach to już w ogóle się mówi na przykład o festiwalu śniegu. Dlaczego mówię kulturach? Bo jeżeli jest gra MMO, w którą gra więcej ludzi i to tak nałogowo, niż niejedno państwo ma obywateli, to jest to już ewidentnie kultura i społeczność, prawda? No i tam na przykład mówimy o śnieżnym festiwalu. Swoją drogą, idąc dalej tokiem rozumowania dyskryminacyjnym, to taki festiwal śniegu również dyskryminuje. No bo przecież może być sobie jakieś dzieciątko, które urodziło się w kraju, w którym nie pada śnieg. No bo na przykład jest pustynny kraj w Afryce, prawda? No i co? No i takie dzieciątko ma się czuć gorsze, bo to jest festiwal śniegu, i wszystko to dobre i co fajne i te prezenty są kojarzone ze śniegiem, a u mnie nie ma śniegu, to w związku z tym może jestem gorszy, bo u mnie nie ma śniegu. No wiecie, idąc dalej takim torem dyskryminacyjnym, to wszystko wszystkich dyskryminuje. I tutaj jest najśmieszniejsze jest to, że dzień osób, które kochamy, również można uznać za dyskryminacyjny. Bo o ile dzień matki czy dzień ojca jest dniem, powiedziałbym, no takim... No obiektywnym, tak? Każdy ma matkę i każdy ma ojca. Nawet jeżeli ten ojciec jest tylko i wyłącznie dawcą spermy, który poszedł do takiego zakładu, zrobił swoje i potem nigdy w życiu nawet mamusi na oczy nie widział, nawet przy sztucznej inseminacji nie był, no to i tak ten biologiczny ojciec istnieje, prawda? Tak samo mamusia, dopóki nie upowszechnią się sztuczne nacice, a w wersji takiej zachodniej, dopóki nie zostaną ulepszone, bo na razie sztuczne macice są tylko do ratowania wcześniaków takich bardzo, bardzo wczesnych, no to każdy matkę musi mieć. I teraz nie jest ważne, jakie dziecko ma uczucia do tej osoby, która jest ich tatusiem lub mamusią. Może ją kochać, może ją nienawidzić, ale to jest jego matka. Natomiast dzień osób, które kochamy, jest dniem nacechowanym emocjonalnie. I teraz pytanie, co z dzieckiem, które nikogo nie kocha? Prawda? Przecież takie dziecko jest dyskryminowane.
tutaj dookoła wszyscy będą mówić o miłości, będą pokazywać zdjęcia osób, które kochają, a ktoś może nikogo nie kochać. I teraz tak, oczywiście tutaj sobie będę śmieszkował, że przecież mogą być takie dzieci pełne nienawiści i zła, które rzeczywiście nikogo nie kochają. Prawda? Można sobie wyobrazić takie złe dziecko, prawda? No można, że rodzice się starają, wszystko pod nos podchodzą, ono tylko nienawidzę cię. Ale może być również tak zupełnie bez śmieszkowania. Stracić można nie tylko mamusię lub tatusia, a stracić można oboje rodziców. Przecież niedawno zdaje się, że przez politykę multikulti i pobłażliwości zdaje się, że dwie polskie dziewczyny straciły oboje rodziców, bo ci rodzice czekali na nie przed koncertem Ariany Grande. No i niestety pewien człowiek tak bardzo uwierzył w pewne brednie, że postanowił ich zabić w imię rzekomo dobrego Boga, prawda? No i te dziewczynki już nie mają oboja rodziców, no to... No właśnie. I teraz tak, no załóżmy, że mam nadzieję, bardzo mam nadzieję, że te dziewczynki mają kochających dziadków, wujków, ciocie, ktoś się nimi zajmie, prawda? Ale, i tutaj już będę abstrahował od tych dziewczynek, bo jeszcze mnie oglądają. Jeżeli mnie oglądają, dziewczyny, przyjmijcie kondolencje. Naprawdę bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało i nie tylko dlatego, że jesteście moimi rodaczkami. Ale teraz abstrahuję od tego. Słuchajcie, ile to naczytaliśmy się książek, w których była sierota. I to taka sierota, naprawdę sierota, która nie miała nikogo. Więc trafiła do ośrodka potocznie zwanego domem dziecka. I w tym domu dziecka nie miała przyjaciół, no to skoro nie miała przyjaciół, to tym bardziej nie miała tak z rówieśników kogo kochać, no bo ona skoro nawet nie lubiła. A opiekunów ciężko jest kochać, zwłaszcza, że taki opiekun może być na przykład łajdakiem, który temu dziecku nie okazuje miłości, nie okazuje uczucia, tylko jest takim po prostu urzędasem, który sprawdza, czy dziecko jest najedzone i wyeksponowane do szkoły. Takie dziecko naprawdę nikogo nie kocha. Nie dlatego, że jest złe i niedobre, tylko dlatego, że w jej otoczeniu tego dziecka nie ma nikogo, kogo może kochać. I ono może na przykład kochać nieżyjących rodziców, ale w tym momencie, jak sobie przypomni, to jeszcze bardziej utrwali to w niej traumę, prawda? No bo na przykład ci rodzice tragicznie zginęli. Ale może nie kochać tych rodziców, bo na przykład wie, że ci rodzice oddali ją, bo chcieli pójść w tango, bo im przeszkadzała w imprezowaniu i tak dalej. To dziecko rzeczywiście może nikogo nie kochać. I w tym momencie takie dziecko, które nikogo nie kocha, nie dlatego, że jest złe, tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto zasługuje na miłość, jest cholernie dyskryminowane. Bardzo, bardzo mocno. Oczywiście można powiedzieć, że Dzień Matki i Dzień Ojca tak samo dyskryminuje to dziecko. No ale ja tu pokazuję absurd, że jak będziemy po prostu derogować kolejne święta, kolejne zwyczaje, bo kogoś to może urazić, to tak naprawdę dowolne święto będzie kogoś dyskryminowało. Nie umiem sobie wyobrazić święta, które nikogo nie dyskryminuje. Nawet jeżeli byśmy sobie zrobili taki dzień dobroci, to i tak znajdą się jacyś ludzie, którzy będą mówić, że to ich dyskryminuje, bo oni na przykład wyznają jakąś bardzo daleko idącą religię, która uważa, że dobro to coś tam, coś tam, coś tam. Każde jedno kogoś dyskryminuje. No, ja na przykład mogę się poczuć dyskryminowany przy okazji każdego święta, które wiąże się ze spożywaniem czegokolwiek, bo jako grubas nigdy nie mogę się najeść tyle, ile bym chciał, bo jestem gruby. No, swoją drogą grubasy są niesamowicie dyskryminowane. To jest w ogóle ciekawe zjawisko kulturowe, że na przykład organizacje, czy w ogóle osoby LGBT są tak daleko chronione, że na Facebooku nawet nie bardzo można opowiadać o wycieczce rowerowej, bo jeżeli zejdzie się na kwestie związane z napędem i mocne naciskanie na, i to takie słowo na P, żeby szybciej jechać, to za to może być ban. Na YouTubie też za to może być ban. Natomiast mówienie o grubasach, o knurach, które się wiecznie pocą, i o obżartuchach i tak dalej, przechodzi bez problemu. Teraz tak, osoba, która, nie wiem, właśnie, bo to też są różne wersje, czy osoba homoseksualna się z tym urodziła, czy zdecydowała, że jest homoseksualna. Przecież mamy osoby, które publicznie twierdziły, że są homoseksualne, a potem twierdziły, że im się odwidziało i jednak są heteroseksualne. Także, wiecie, ja uważam, że inaczej, oficjalna narracja mówi, że z homoseksualizmem człowiek się rodzi. Ale to znaczy, że te osoby, a często to są osoby publiczne, na przykład łżą.
Ja nie wiem, bo nigdy nie miałem ciągot homoseksualnych, więc nie będę w to wchodził. Ale no, uznajmy, że się z tym rodzi, tak? Niektórzy grubasy też są grube, nie ze względu na to, że siedzą na fotelu i tylko żrą, tylko na przykład dlatego, że mają chorą tarczycę. Albo na przykład mają zmiany genetyczne. I teraz tak, z grubasa szydzić można. Grubasa można naśmiewać. I uczucia grubasa nikogo nie obchodzą, nie? Natomiast uczucia LGBT są podnoszone do rangi takiego sakrum, że już niektórzy mają problem z tym, że ktoś się obnosi z heteroseksualną miłością na ulicy, bo może to obruszyć ludzi, którzy nie chcą, są inną mają miłość niż heteroseksualną. Aż ścisznie się nauczysz, że nie tolerują miłości heteroseksualnej, bo ich kole w oczy, bo oni mają homoseksualną. Jest to chore, że właśnie z jednej strony, no właśnie o co tutaj chodzi? Czy chodzi o to, żeby kogoś nie urazić, żeby nie urazić nikogo? Czy chodzi o to, żeby nie urazić bardzo konkretnych ludzi, a inni niech się urażają, kogo to obchodzi, jak oni cierpią. Robi się naprawdę bardzo, bardzo dziwnie. Tutaj we Francji w ogóle dzieje się coś dziwnego i tutaj może sobie już zostawmy te dzieci i te osoby LGBT w spokoju. Ale właśnie we Francji pod przykrywką tego, żeby nie urazić nikogo, mamy takie rzeczy jak na przykład zakaz umieszczania dzieci z zespołem Downa, oczywiście publicznego na fotografiach i na filmach, by nie urazić matek, które dokonały aborcji ze względu na to, że ich dziecko z dużą dozą prawdopodobieństwa urodziłoby się z zespołem Downa. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo interesowałem się tym na forum prywatnym. Są takie badania prenatalne, które wykrywają, czy dzieciaczek jest obciążony Downem, czy nie. Czy zespołem Downa. Oczywiście nie chcę obrazić nikogo z zespołem Downa, żeby nie było. Te dzieciaczki, ja naprawdę miałem troszeczkę do czynienia z tymi dzieciaczkami i osobami już dorosłymi z zespołem Downa, są bardzo szczere, sympatyczne, takie po prostu dobre osoby. I oczywiście, no... Dobra, nie idźmy dalej w te kwestie prywatne. Niemniej jednak, żeby nie było, że ja chcę te osoby urazić, ja po prostu spłycam ten język, prawda? Natomiast są rzeczywiście badania prenatalne, które pozwalają powiedzieć, czy płód jest obciążony prawdopodobieństwem tego, że dziecko urodzi się z zespołem Downa, czy też nie, ale one nie mają 100% pewności. One dają tylko jakąś tam dozę prawdopodobieństwa, że jest lub że nie jest. No i w tym wypadku, polegając na tych badaniach wyłącznie, można, przepraszam, tutaj użyję bardzo dosadnego języka, dokonać aborcji porodu, który nie jest, z którego urodziłoby się dziecko bez zespołu Downa, na podstawie mylnych przesłanek. U mnie wśród przyjaciół była taka sytuacja, że zrobili sobie te badania prenatalne. Wyszło im, że dzieciak jest obciążony i były bardzo duże sugestie, że wiecie, pozbądźcie się tej ciąży, no zróbcie drugą. No oni stwierdzili, że nie i urodziło się piękne, zdrowe dziecko, w ogóle nieobciążone zespołem Downa. To dziecko ma już ponad rok i wygląda na to, że w ogóle nie ma żadnych obciążeń, także super, prawda? Ja się bardzo cieszę. I oni w tej chwili, no w ogóle mówią innym znajomym, żeby nie robić takich badań, no bo to jest tylko niepotrzebny stres i taka decyzja. Ja w to nie wchodzę, prawda? Czy robić, czy nie robić. Tylko śmiem twierdzić, że po prostu część tych dzieci, które zostało usunięte, bo badania prenatalne wykazały, że pewnie będą miały Downa, nie miałoby tego Downa i to jest fakt. Ale wracajmy do tego, tak? Okej, we Francji jest tak. Nie można pokazywać publicznie dzieciaczków z zespołem Downa, ponieważ to uraża mamusie, które usunęły ciążę, bo myślały, że dzieciak urodzi się z zespołem Downa. To jest to ważne słowo, do którego był cały ten wywód. Te badania nie dają 100% pewności. Nie wiadomo, czy ten dzieciak miałby Downa, czy nie miałby. Pewnie by miał, lub pewnie by nie miał. Słowo pewnie bym kluczował. No czyli w tym momencie, okej, żeby nie dyskryminować tych mamusiek, nie przypominać im, że to dziecko mogłoby być szczęśliwe, miałoby radość, być może ta radość udzieliłaby również się im. To wiecie, jak dziecko się uśmiechnie, to od razu czujesz się taki szczęśliwszy, żywszy i w ogóle nie masz ochoty wyłazić na balkon. Także to jest ten fakt. I żeby żeby one się nie czuły źle, to jest właśnie co jest. No moim zdaniem jest jawna dyskryminacja tych dzieci. Czyli w myśl tego, by nie urazić mamusi,
czy potencjalnej mamusi, czy osoby, która mogła być mamusią, a nie chciała. Przepraszam za cięcie na podcaszu. I teraz dla ochrony tych kobiet, które mogłyby poczuć się źle, bo kiedyś tam usunęły dziecko, bo myślały, że będzie miało zespół Downa, teraz de facto dyskryminuje się całą masę dzieci z zespołem Downa i odbiera im się faktycznie prawo do wystąpień publicznych ze względu na to, że te dzieci są niesamowicie pogodne i one prawie cały czas się śmieją. W związku z tym, skoro nie wolno pokazywać uśmiechniętych dzieci z zespołem Downa, to de facto nie wolno w ogóle pokazywać dzieci z zespołem Downa. No to jest dyskryminacja cholera. Niesamowita, no to teraz zmieńcie sobie dziecko z zespołem Downa na przykład na homoseksualista. No i wyobraźcie sobie, że nie wolno pokazywać homoseksualistów. No przecież to byłaby jakaś afera na skalę wszechświatową, prawda? A wystarczy zmienić dziecko z zespołem Downa na homoseksualista. Albo na przykład na posłanka Prawo i Sprawiedliwości. Albo cokolwiek, prawda? No i wtedy już rozumiemy, że jest to straszna mega dyskryminacja. A tutaj te biedne dzieciaczki z zespołem Downa dyskryminować można. Dalej, we Francji podobno w ogóle rozważa się zakaz pokazywania dzieci ze względu na to, że mogłoby to urazić uczucia tych osób, które po pierwsze nie zdecydowały się na posiadanie dzieci, a po wtóre, które mogły mieć dzieci, bo na przykład kobiety były w ciąży, ale zdecydowały się tą ciążę przerwać. No i teraz, żeby nie urazić tych osób, które mogły mieć takie słodkie dzieciaczki, jak tu teraz można by pokazywać, ale nie mają, to też znowu się dyskryminuje. Tylko dyskryminuje się już gigantyczną grupę społeczną, no bo tam taką mniejszą dzieci z zespołem Downa, co jest i tak już okropne, bo te dzieci w jakiś sposób zostały już pokrzywdzone przez los, więc jeszcze teraz są je dyskryminować. A tutaj już w ogóle dyskryminować już grupę społeczną taką ogromną, no bo dzieci. Przecież o ile nie każdy z nas dożywa starości, nie każdy z nas dożywa w ogóle dorosłości, o tyle każdy z nas dzieckiem kiedyś był. No to już jest naprawdę po maksie, po hardkorze i naprawdę nie rozumiem, dlaczego dzieci mają mieć faktyczny zakaz medialny ze względu na to, że ktoś może być urażony przez to, tak? No to w ogóle może, nie wiem, jak zakażmy pokazywania w telewizji brodaczy, bo na przykład niektórzy ludzie są takie, mają geny, że im broda nie rośnie i mają tutaj jakieś takie tylko szczątkowe owłosienie, prawda? Albo może w ogóle zakażmy pokazywać mężczyzn z bujną czupryną, bo na przykład mogą się poczuć w ten sposób urażeni ludzie, którzy mają łysienie plackowate i musieli się ogolić na zero, żeby jakoś wyglądać, prawda? Albo może, o! Coś w moją stronę, tak? Może zakażmy pokazywać ludzi przystojnych, bo takie brzydale jak Krzysio Woźniak mogą poczuć się urażeni, że na tle tych przystojniaków oni są jeszcze brzydzi. Zakażmy pokazywać ludzi z prawidłowym body mass index, bo takie grubasy jak Krzysio Woźniak mogą poczuć się urażone. Słuchajcie, w ogóle ostatnio statystyki przecież mówią, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych to już zdecydowanie na duża część społeczeństwa ma problemy z otyłością. Może niedługo tak będzie, że większa część społeczeństwa będzie gruba niż chuda. No, to zakażmy, no. No przecież ja na przykład za każdym razem, jak widzę takiego przystojniaka, to sobie przypominam, jakim to jestem brzydalem. No i dlaczego oni mnie dyskryminują? Oczywiście żartuję, oczywiście śmieszkuję. Staram się pokazać, jaki jest to kretynizm, jaka jest to głupota i jak bardzo my, starając się nie urazić jednych, jednocześnie niesamowicie krzywdzimy drugich. I czy to nie powinno być tak, że skoro Krzyś Woźniak jest w stanie jakoś się pogodzić z tym, że no jest grubasem, jest brzydalem i trudno, musi się nauczyć z tym żyć, czy kobieta, która dokonała aborcji, nie powinna nauczyć się z tym żyć, że dokonała aborcji, a nie wymagać od całego społeczeństwa chowania dzieci jak się tylko da, żeby ona nie poczuła się urażona, że dokonała aborcji? Ja bym poszedł w drugą stronę i w tym momencie bardzo mocno piętnuję państwo francuskie, które publicznie twierdzi, że dokonanie aborcji nie ma żadnego wpływu na psychikę kobiety. I zakazuje publicznie twierdzić inaczej. Na przykład gdybym nagrał ten vlog na terenie Francji, mógłbym mieć bardzo poważne problemy. No, na szczęście żyję jeszcze we w miarę wolnym kraju i w Polsce mogę to zrobić. I czy sam fakt, że zakazuje się pokazywania
dzieci z zespołem Downa i rozważa się zakaz pokazywania dzieci w ogóle, żeby nie urazić kobiet, które dokonały aborcji, jednocześnie nie jest dowodem na to, że państwo francuskie kłamie, mówiąc, że aborcja nie ma wpływu na psychikę. Bo skoro nie ma wpływu na psychikę, to po cholerę te zakazy. Ale lecimy dalej, bo to nie o to chodzi. Słuchajcie, dalej jesteśmy na terytorium Francji, laicyzacja Francji. Laicyzacja Francji jest faktem, postępuje. Oni świeckość swojego państwa, które nazywają republiką, mają wręcz wpisane chyba w konstytucję, w którym razie są podniesione do bardzo, bardzo dużego znaczenia, że Francja jest laicka. W ogóle Boga nie ma, Boga derugować, Boga wywalić, jesteśmy laicy. I tylko tyle, że ta laicyzacja Francji jest niesamowicie nierówna. I żeby nazwać rzeczy po imieniu, powinno się to nazwać odchrześcijanizowaniem Francji, gdyż religia islamska nie ma żadnego problemu. Jak wygląda laicyzacja Francji w praktyce? Jak chodzisz nawet z krzyżykiem na wierzchu, mogą cię spotkać za to szykany, a na pewno możesz zostać uznany za człowieka, który jest trochę niespełna rozumu, bo nosi jakiś krzyżyk na szyi. Jeżeli nie wierzycie, cofnijcie się do Światowych Dni Młodzieży i zobaczcie, co Francuzi w Polsce mówili, gdy była faktyczna wolność słowa i mogli się cieszyli, że w Polsce wow, możesz pokazywać, że jesteś chrześcijaninem i nikt cię nie uzna za wariata, nie będziesz z tego powodu miał problemy. Cieszyli się, że w Polsce jest wolność. Także krzyżyk i szykany. Z drugiej strony strój, który jest ewidentnie religijny, czyli mówię tu o tych wszystkich strojach religijnych dla kobiet, a który jest niewygodny i wręcz szkodliwy, no bo jak jest bardzo gorąco i kobieta idzie okutana od stóp do głów w czarne ciuchy, żeby było śmieszniej i w której jest gorąco, nie ma przewiewu i ma tylko taki pasek na oczy, no to chyba z definicji w tym momencie ona to robi z powodów religijnych i z definicji sobie szkodzi, prawda? Bo jest jej gorąco i tak dalej. Nie może też pokazać swojej kobiecości, ale to jest okej. Okay. Tutaj nie ma w tym momencie żadnego problemu. Na to się pozwala. Kościół z życia publicznego jest wyrugowany jak się tylko da, krzyżyk jak się tylko da, a z drugiej strony wpiszcie sobie Ramadan Zachód Europy i zobaczycie pełno filmików, nie tylko na YouTubie, ale również w mediach, gdzie muzułmanie zajmują wręcz pasy ruchu, bo po prostu sobie, modlą się publicznie, ale ponieważ blokuje im miejsca na placach, to rozkładają również te swoje kocyki na ulicach, tamując ruch w Paryżu między innymi, który jest praktycznie zakorkowany i tak, a to oni teraz jeszcze tamują jezdnię i nie ma żadnego problemu. Czyli co? W imię tego, żeby nie urazić uczuć religijnych ateistów, chrześcijanin nie może pokazywać, że jest chrześcijaninem, ale muzułmanin może pokazywać, że jest muzułmaninem. I tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. To jest po prostu jakieś chore. Słuchajcie, w Polsce też się robi bardzo dziwnie, żeby tutaj nie być gołosłownym. Z jednej strony powstają, podobno, nie byłem, ale podobno powstają bary dla gejów i to jest okej. Okay. Mimo, że ten bar ma dyskryminację w samym swojej nazwie, bo to jest bar dla gejów. A contrario, nie jest to bar dla heteroseksualistów, nie jest to bar dla dowolnych mężczyzn, a już na pewno nie jest to bar dla wszystkich ludzi powyżej 18 roku życia, którzy mają prawo spożywać alkohol. To jest bar dla gejów. Czyli dyskryminuje wszystkich, którzy nie są gejami w samej swojej nazwie. I to jest okej, nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy rozumieją, że geje potrzebują miejsca, w którym mogą się spotkać wyłącznie w swoim środowisku luz. Okej. Tylko, że takiego zrozumienia nie ma już w drugą stronę. Żeby nie być znowu gołosłownym, drukarz, który nie chciał wydrukować plakatów jakichś tam związanych z ideologią LGBT, gdyż się po prostu z tą ideologią nie zgadzał, miał postawione zarzuty karne i zdaje się, że w pierwszej instancji sądu karnego został skazany i w drugiej instancji sądu karnego też został skazany. W związku z tym, no to ja się pytam, dlaczego przedsiębiorca, który zakłada bar dyskryminacyjny, ponieważ tylko dyskryminujący wszystkich niebędących gejami, zobaczcie, oni nawet dyskryminują część środowisk LGBT. No bo to nie jest bar dla gejów i lesbijek, tylko to jest bar dla gejów. I to jest okej, okay, nie ma problemu. Ale drukarz, który nie chce wydrukować plakatu,
Nie ma problemu. Przepraszam, co będzie dalej? Dalej nie będę mógł odmówić reklamowania jakiegoś przedmiotu czy usługi, bo się z nią nie zgadzam? Bo to jest właśnie bardzo ciekawe, że nie wiem, już pomijmy te kwestie LGBT, prawda? Powiedzmy, że przyjdzie do mnie ktoś, kto będzie chciał u mnie zareklamować samochód. Ja na przykład ten samochód sobie zbadam i się okaże, że moim zdaniem ten samochód nie spełnia norm emisji spalin i że oni po prostu oszukują. I nie będę chciał brać udziału w reklamowaniu czegoś, co oszukuje. No nie wiem, albo nie wiem, przyjdzie drugi Amber Gold, prawda? I co? I też będę miał problem? No bo na przykład okaże się, że właściciel tej firmy jest gejem, lesbijką albo furianinem, czy nie wiem. Są tacy ludzie, którzy lubią to robić w takich pluszowych kostiumach zwierzaczków. No ludzie. Czy to w tym momencie nie jest faktyczne uprzywilejowanie pewnych ludzi ze względu na należenie do deklarowanej mniejszości? No bo ja na przykład często odmawiam reklamowania różnych produktów i usług. Nie dla, w ogóle to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią czy jakąkolwiek mniejszością seksualną, po prostu sprawdzam produkt czy usługę. Jeżeli uważam, że ten produkt lub usługa jest zły i nie chcę, żeby moi widzowie mieli cokolwiek z tym wspólnego, na przykład jest to teoretycznie losowanie jakichś gier, ale faktycznie wiem, że to jest ustawione i że reklamuje się, że wygrywa się głównie gry cyklu AAA, a naprawdę to są jakieś, się głównie wygrywa jakieś takie gry, które można często za darmo w necie dostać, albo które są po 20-30 centów, chodzą na różnych wyprzedażach. No to ja to odrzucam. Albo na przykład jak ktoś jakiś nielegalny hazard chce, żebym reklamował, ja też się nie zgadzam. I mam prawo się do tego nie zgadzać, nie, mam prawo tego nie reklamować. No teraz co? Okaże się, że właściciel firmy, która to robi, należy do mniejszości i stwierdzi, że ja mam problem z mniejszością i mi założy za to sprawę karną? To jest chore! Chore! Dalej, marsze LGBT. Dlaczego akceptuje się faktyczne łamanie prawa, przynajmniej przez część niektórych z tychże marszów, dlatego że to są marsze LGBT. Słuchajcie, poszedłem popatrzeć, jak to wygląda i to było jeszcze lata temu z udziałem polityków, między innymi polityków lewicy i słuchajcie, to co tam się czasem dzieje, to w sposób jawny budzi zgorszenie. W sposób jawny jest to co najmniej nieobyczajne zachowanie. Nie, no bo na przykład ktoś, przepraszam za wyrażenie, paraduje z tym przysłowiowym gołym tyłkiem. I to dosłownie, nie będę tu wchodził w jakieś opisy, żeby komuś się to nie zwizualizowało, ale uwierzcie mi, expressive verbis, niektórzy ludzie paradują tam z gołą dupą po mieście. I teraz tak, gdyby normalny człowiek bez jakiejkolwiek ideologii wyszedł w takim stroju na ulicę, jestem przekonany, że zostałby zgarnięty przez policję co najmniej za nieobyczajne zachowanie, a tutaj jest to robione w sposób masowy, ale podszyte jest to ideologią, w związku z tym jest to tolerowane. A ja bym się zastanawiał nawet, czy czasem nie jest to może, że wręcz prezentowanie treści pornograficznych. No bo jeśli ktoś paraduje z gołym tyłkiem, nie? No to powiem tyle. Gdyby ktoś zrobił z tego zdjęcie i umieścił w gazecie jakimś świerszczyku, to na stówę by to podpadało pod zdjęcie pornograficzne. No a czy jak to jest na ulicy, czy to jest pornografia, czy prezentowanie, to ja nie wiem. To jakiś prokurator musiałby się wypowiedzieć. Niemniej jednak na pewno jest to nieobyczajne zachowanie i ja nie rozumiem, czemu jest to tolerowane, a nawet promowane w mediach, że to jest takie fajne. No właśnie, ja się czasem zastanawiam, czy to wszystko nie jest po prostu walką z tradycją. Bo przecież jest pomysł na stworzenie państwa Europa. Im bardziej w tym momencie, im bardziej społeczeństwo będzie homogeniczne w Europie, tym łatwiej będzie takie państwo Europa stworzyć. I czy czasem te wszystkie rzeczy w imię wolności i tolerancji i nieurażania czyichś uczuć nie są właśnie wymierzone po to, żeby zniszczyć nam tradycję. Bo już wydaje mi się, że w tym vlogu wykazałem, że prawie zawsze takie zakazy lub nakazy, byleby tylko kogoś nie urazić, urażają kogoś innego. W związku z tym, no, gra o sumie zerowej albo nawet ujemnej, bo jednego nie urazimy, ale drugiego urazimy dodatkowo, wychodzi na jedno. Chore jest to. Chore moim zdaniem, a wy piszcie co na ten temat myślicie. Zachęcam was do komentowania, zachęcam do łapkowania. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa!